Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Moje nazwisko Romański Paweł i tak samo jak i uprzednio będę moderatorem dzisiejszej konferencji. Konferencji prasowej Komitetu Wyborczego Konfederacji. Bardzo dziękuję za tak liczne przybycie, w szczególności mediom i mediom lokalnym. Drodzy Państwo, w ubiegłym tygodniu zarejestrowaliśmy komitet wyborczy dla 5. Okręgu Toruńskiego i nie dość, iż zrobiliśmy to przed wyznaczonym czasem, to również nasi działacze wskazują, iż podpisów i tym samym głosów poparcia było prawie 2 razy więcej od zakładanych, co jasno wskazuje, iż sondaże wyborcze mają swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Co więcej, nasz komitet stał się już komitetem o charakterze ogólnokrajowym, co również wskazuje, iż Konfederacja cały czas rośnie w siłę i tym samym nasza wizja Polski jest tą, którą chcą Polacy. Pan Marcin Łasiński, nasz kandydat do Sejmu, grudziądzanin, człowiek stąd, specjalista z zakresu ekonomii i finansów, który swoją wiedzą chce służyć Polsce i lokalnej społeczności. Pan Marcin Łasiński. Nadszedł już ten dzień, kiedy mogę odsłonić karty i oficjalnie potwierdzić, będę kandydatem Konfederacji w najbliższych wyborach 15 października. Zdecydowałem się na start z ostatniego miejsca na liście toruńskiej w okręgu numer 5. Dla osób, które mnie znają, wiedzą, że nie jest to moja pierwsza kampania. W 2015 roku walczyliśmy o przekroczenie progu wyborczego. Zabrakło nam niewiele, mniej niż 0,5% głosów. W 2019 roku walczyliśmy o wprowadzenie posła z naszego okręgu. Zabrakło nam około 1000 głosów, aby posłem został obecny prezes partii Sławomir Mentzel. W 2023 roku będziemy walczyć o drugiego posła z naszego regionu. Najnowsze sondaże wskazują, że Konfederacja może już liczyć na 15% poparcia. Jednak to 15 października będziemy musieli postawić przysłowiową kropkę nad i. Liczę, że moja ciężka praca w kampanii wyborczej oraz moja dotychczasowa działalność pozwoli mi właśnie zdobyć ten drugi wynik na liście i być reprezentantem Grudziądza w polskim Sejmie. Jako prezes okręgu Nowej Nadziei w okręgu toruńskim, największej struktury politycznej działającej w ramach Konfederacji, już blisko pół roku temu oferowałem swoje wsparcie listy Konfederacji, gdy sondaże były o połowę słabsze niż w tym momencie. Tak naprawdę moją działalność partyjną i polityczną rozpoczynałem, gdy sondaże naszej formacji były bliskie 1%. Byłem wtedy przy tych samych poglądach i jestem dzisiaj, gdy ciężką pracą doszliśmy do blisko 15% poparcia. Nie szukam kariery w polityce, ponieważ udało mi się ją zrobić poza nią. Startuję ze względu na to, że chcę zmienić Polskę i chcę realizować program Konfederacji w najbliższych wyborach. Jestem osobą niezależną finansowo i politycznie. Moimi priorytetami zawsze była gospodarka i sprawy gospodarcze chciałbym, aby dominowały w tej kampanii wyborczej. Konfederacji zależy przede wszystkim na prostych i niskich podatkach. Wykorzystując swoją wiedzę finansową, chciałbym również dążyć do odpolitycznienia spółek Skarbu Państwa. Oddam teraz głos naszemu kandydatowi do Senatu, Adamowi Irbińskiemu. Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję wszystkim za przybycie. Proste i niskie podatki, tego życzę sobie i wszystkim Polakom. Tylko Konfederacja ma w swoim programie to, żeby obniżać podatki. Tylko Konfederacja chce obniżenia barier biurokratycznych, które doprowadzą do zmniejszenia zadłużenia, chociażby tutaj szpitala w Grudziądzu. Tylko Konfederacja chce, żeby nasze dzieci mogły godnie żyć w niezadłużonym kraju. Obecny rząd chce, żeby w przyszłym roku deficyt budżetowy sięgnął 2 bilionów złotych, to będą spłacać nasze wnuki. Jestem ojcem 6 dzieci i chciałbym, żeby moje dzieci mogły godnie żyć w naszej ojczyźnie. Bardzo proszę o oddanie głosu na mnie, na Konfederację i dziękuję za ponad 3000 głosów poparcia mojej osoby. Bardzo dziękuję. Dariusz Kubicki, mam 34 lata, jestem przedsiębiorcą, mieszkam w Górsku koło Torunia i reprezentuję rolników jako mieszkaniec wsi. Jako Konfederacja jesteśmy przeciwni niekontrolowanemu napływowi płodów rolnych zza wschodniej granicy, który
niszczy rolnictwo w Polsce. Rolnicy chcą sprzedawać swoją ziemię, chcą przestawać ją uprawiać, gdyż nie są w stanie sprostać nieuczciwej konkurencji. Dziękuję.